Otwieram 9. sesję Rady Gminy Puck. Witam radnych. Na 21 radnych obecnych jest 19 osób. Wszystkie podejmowane dzisiaj uchwały są ważne, mają moc prawną. Witam serdecznie zaproszonych gości w osobach radnych powiatu. Innych gości zaproszonych. Witam serdecznie pracowników Urzędu Gminy. Witam sołtysów. W szczególny sposób witam dzisiaj jakby oświatową część naszej gminy. Witam Państwa dyrektorów. Witam nauczycieli, którzy będą przyjmowali akt awansu zawodowego. Serdecznie witam wszystkich obecnych na sesji. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Czy ktoś z Państwa wnosi zmiany do porządku obrad sesji? Proszę bardzo, Pan Wójt. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Do dzisiejszego porządku obrad proponuję wprowadzić dwa projekty uchwał. Jedna z uchwał dotycząca udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku była omawiana na komisjach stałych Rady Gminy. Natomiast drugi projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Leśniewo. Dotyczy to ulicy Księdza Krzewiny. W związku z projektowaniem kanalizacji dla miejscowości Leśniewo projektanci zwrócili się o uregulowanie własności w celu zaprojektowania przyłączy dla naszych mieszkańców. Właściciel tego kawałka drogi, to jest około chyba 158 m2, wyraził zgodę na przekazanie odpłatne tego kawałka drogi i potrzebna jest uchwała, żeby można było podłączyć, zaprojektować przyłącze dla kilku mieszkańców wsi Leśniewa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tych projektów uchwał? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem porządku obrad z tymi wniesionymi zmianami przez Pana Wójta? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami. Proszę bardzo, Pan Wójt. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wydano zarządzenia wójta w następujących sprawach. 4 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu. Zmiany w budżecie dokonano poprzez wprowadzenie dotacji na opiekę społeczną 1 760 894 zł, uzupełnienie wyposażenia szkół, podręczniki 42 149 zł, przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego kwota 17 962 zł i wyprawka szkolna 26 902 zł. Zmniejszono 25 zł dotacje na przeprowadzenie wyborów prezydenta RP. Podano ponadto z rezerwy celowej przeniesiono środki w wysokości 105 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadań sołeckich oraz z rezerwy ogólnej kwoty 34 300 zł z przeznaczeniem na remont schodów OSP Domatowo, 120 200 zł na wykonanie ogrodzenia i bram na boisku w Smolnie 4 tysiące, ogrodzenie placu zabaw w Domatowie 2500, OSP Domatowo 2000, wydatki na administrację 10 600, wydatki na sprzęt dla ochotniczy straży pożarnej 7 tysięcy, oprawa muzyczna festynu w Mieroszynie 2 tysiące zł, wydatki w zakresie ochrony środowiska 5 tysięcy zł. Z rezerwy celowej na zadania zlecone organizacją pożytku publicznego przeniesiono kwotę 11 900 zł. Pozostałych zmian dokonano na wnioski jednostek celem prawidłowego wykonania budżetu. Wydano 4 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck, również w zakresie administracji rządowej, również 4 zarządzenia. W sprawie zatwierdzenia zmian zapożyczenia na środki finansowe w realizacji gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy na 2015 rok. Powołano komisję, członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Budzik. I zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej przetargu na budowę oświetlenia drogowego miejscowości. Tu są wymienione zadania, to jest Połczyno, Dębowa Bukowa, Połczyno, ulica Kasztanowa, Połczyno, etap Polna pierwszy, Mała Piaśnica, Mechowo, Swarzewo, Połchowo i ulica Długa. Połchowo, ulica Długa. Tu jest pomyłka, przy zadanie siódme to powinno być Połchowo, ulica Długa. Zarządzenie w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu. Wszyscy dostali? Odstąpienia prawo pierwokupu nieruchomości. Dotyczyło to nieruchomości w Rychowie Górnym. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2015. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej ponownie dotyczącej tego samego przetargu, ponieważ pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia na oświetlenie i pomniejszyliśmy zakres do posiadanych środków i zadania, jak tutaj wymienione w punkcie 9. Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Pucz dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum. Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji z wykonania projektu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli żłobka Sprytny Maluch w Celbówku. Zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektor robi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, ale przeniesienie w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z nim finansowanych. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w zaopatrzeniu w środki gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieroszynie i zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mieroszynie. Przetargi. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlanych, wykonawczy czterech zadań inwestycyjnych. Zadanie pierwsze zagospodarowanie terenu w Łebczu. Zadanie numer dwa zagospodarowanie terenu w Mieroszynie. Zadanie trzy zagospodarowanie terenu w Starzynie i zagospodarowanie terenu w Żeliszczewie. Złożono 9 ofert w trakcie rozstrzygnięcia. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Złożono 5 ofert, wybrano firmę Nowicom z Warszawy za cenę 130 271 zł. Dotyczy to w dalszym ciągu wykluczenia cyfrowego. Ogłoszono ponownie przetarg na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości, tak jak Państwo macie tutaj wyszczególnione. Wybrano firmę Wolfram za cenę 149 080 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont drogi ulica Lipowa w Brzezinie. Złożono 7 ofert. Wybrano firmę Oltran za cenę 67 219 zł i podpisano umowę. Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w Rakowie Górnym. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę z przedsiębiorstwem projektowania i realizacji spółka ZOO Telesystem ulica Czyczewskiego Gdańsk. Za kwotę 15 774 zł brutto. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę i remont ulicy Polnej w Swarzewie. Wpłynęło 9 ofert, wybrano i podpisano umowę Biuro Obsługi Inwestycji Nieruchomości Halina Landberg Jagiellońska Gdańsk za kwotę 9 tysięcy brutto. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie remontu trup Jana Pawła w Smolnie, Leśnej w Osłoninie oraz Żółceckiej w Żeliszczewie. Termin składania 4 września 2015 rok. Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Osłonino i Mrzezino. Termin składania ofert 7 września 2015. Wysłano zapytania cenowe do wykonania koncepcji gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo, Górno, Widlino i Sławutówko. Złożenie ofert
1 września 2015. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektów rozbudowy szkoły w Łebczu i Połkowie na podstawie opracowanych koncepcji. Trwało to troszeczkę dłużej, ponieważ chcemy skorzystać z dofinansowania z projektu Lemur, gdzie muszą być spełnione najwyższe standardy, jeżeli chodzi o oszczędności ciepła, i w tym momencie jest możliwość uzyskania dosyć wysokiego dofinansowania do realizacji takich przedsięwzięć. Nawet jeżeli uzyska się najwyższy efekt, to jest możliwość 80% dofinansowania. Dlatego troszeczkę trwały przygotowania tych projektów, specyfikacji, żeby spełnić wszystkie wymogi wynikające z projektu Lemur. Przygotowanie przetargu na remont chodników w Starzynie Werblinie, Radoszewie i Błądzikowie. Dokonano odbioru zadań inwestycyjnych odcinka sieci wodociągowej w połączeniu Wis przy ulicy Swarzewskiej pomiędzy Malbową a Rumiankową, odcinka sieci wodociągowej w Starzynie ulicy Spółdzielców, 5 przyłączy kanalizacyjnych w połączeniu ulica Pucka, placu zabaw w Starzynie, Starzyńskim Dworze, placu zabaw w Daszlupiu w trakcie odbioru kanalizacji sanitarnej w Mieroszynie inwestor Ekowik, kanalizacji sanitarnej w połączeniu inwestor spółka wodna Siekowa Swarzewo, remontu ulicy Cejnowy w Połchowie, w Połczynie na całej długości, remont chodnika w ulicy Łebczu częściowo i odwodnienie ulicy Jana Karwasza w Starzyńskim Dworze, zakończono prace remontowe w szkołach Podów, w klasach Połchowie, modernizację szatni w Rekowie, toalet dla personelu w Połczynie oraz zakupiono piec konwekcyjny dla Leśniewa, trwa wymiana oświetlenia w Daszlupie i Starzynie. W dniu 10 lipca 2015 roku został ogłoszony drugi otwarty konkurs na ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. Na zadanie wspieranie działań inicjatyw turystycznych, kulturalnych, promujących gminę Puck jako ośrodek turystyczny oraz upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 11 900 zł. Termin składania ofert był 3 sierpnia i do godziny 15 wpłynęło 6 ofert złożono następujące oferty i rozstrzygnięto. Stowarzyszenie Nasze Żeliszczewo złożyło 3 projekty pod nazwą Dzień Sąsiada, kulturowe spotkania z tradycją, dotacja 2500 otrzymana, Święto Niepodległości, wspomnienie historii, dotacja 500 zł, również Stowarzyszenie Żeliszczewo, wczoraj dziś Żeliszczewo, dotacja 1050 zł. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rzeźnina złożyło 2 projekty, Magia Odkrywania, ze względu na niedopełnione braki zgodności oferty z zadaniem określonym szczegółowo w ogłoszeniu. Nie udzielono dotacji. Stowarzyszenie na Rzecz Rzezino na Starej Fotografii spełnione wymogi otrzymało 3850 zł i Stowarzyszenie w Pucku Wzrasta i Tworzę. Tytuł zadania warsztaty plastyczne w Pucku Wzrasta i Tworzę 2015 z elementami arioterapii, historii sztuki, wiedzy o regionie. Spełnione wszystkie wymogi, otrzymało 4 tysiące, łącznie rozdysponowano 11 900 zł. Akty notarialne dotyczą zakupu darowizn, macie Państwo szczegółowo je wyszczególnione, i również umowy dzierżawy, które dotyczą Rykowa Górnego pod garaż. Prawo pierwokupu dotyczące działek w Rekowie również odstąpiliśmy co do dwóch działek, działki 40 przez 132 i działki 40 przez 124 zł od prawa pierwokupu, ponieważ ceny nie są atrakcyjne w transakcji. Opłatę adiecencką wydano decyzję ustalającą wysokość opłaty adiecenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości stanowiącej działkę 45 przez 20 o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych położonych w Rekowie Górnym. Dokonano jej podziału na 15 działek, kwota opłaty 6913. Również dotyczy to podziału 83 tysiące metrów kwadratowych w Łebczu. Tutaj
Opłata jest 8541, również w Łebcu 6050, opłata 10 090 zł i opłata dotycząca Werblini, dotycząca powierzchni 7866, 11 222 zł. Opłaty planistyczne dotyczące Rekowa Górnego 15206 metrów kwadratowych, opłata opłaty 173 240 zł i opłata planistyczna w Rekowie Górnym, również dotycząca kilku działek w wysokości 10 956 zł. 23 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGNiG S.A., którzy przedstawili projekt inwestycyjny dotyczący gazyfikacji Mrzezina i części Smolna. Inwestycja realizowana będzie od września bieżącego roku i ma być zakończona w 2016 roku. Osoby zainteresowane podłączeniem do sieci kasowej powinny złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia i złożenia w biurze obsługi klienta wnioski i dane, gdzie szukać, gdzie składać, są na stronie gminy Puck i PGNiG również jest zainteresowana spotkaniem z mieszkańcami na temat gazyfikacji. Smolno dotyczy to ulicy Jana Pawła II. I tej części, gdzie jest ulica Świętego Rocha, tego całego osiedla. W dniu 7 sierpnia wójt z udziałem przedstawicieli samorządu powiatu puskiego odbyło się spotkanie dotyczące wyboru zadań inwestycyjnych w ramach programu kontynuacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2016-2020. Uzgodniono, że w ramach tego programu zostanie złożony jeden wniosek dla powiatu puckiego dotyczący modernizacji budowy ulicy Puckiej i Gdyńskiej w Mrzezinie. Szacunkowy koszt około 4 milionów złotych. Dofinansowanie 3 miliony złotych to jest 75%. Jeżeli składać się będzie jeden wniosek w ramach powiatu, to dofinansowanie wynosi 75%. Uzyskaliśmy konsensus z innymi gminami, że gmina Puck dopłaci 25% brakującego wkładu. Natomiast pozostałe samorządy będą uczestniczyły w środkach własnych powiatu, starostwa powiatowego na modernizację dróg. Bo jest to okazja, żeby wziąć większą pulę pieniędzy. W dniu 30 lipca do 2 sierpnia 47-osobowa delegacja samorządu gminy Puck była z wizytą partnerską w gminie Rytro. Odbyły się spotkania z samorządem gminy Rytro i zjedzenie okolicy. W dniu 7 sierpnia wójt gminy Puck wziął udział w spotkaniu dotyczącym fiszki termomodernizacyjnej. Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej obszaru metropolitalnego Trójmiasta, które odbyło się w Urzędzie Miasta Gdyni. Podczas spotkania został zreferowany przebieg dotychczasowych prac oraz umówione zostały propozycje podziału środków przyznania alokacji. Alokacja na całe przedsięwzięcie wynosi 212 883 zł dla obszaru metropolii. Ogłoszenie przedsięwzięcia, zgłoszenie przedsięwzięcia bez gminy Pusto termomodernizacji budynków Nierzewo, Połczyno, Swarzewo, Mieroszczyna, Remiza w Połczynie, Wiejski Dom Kultury w Czernie. Całkowity koszt planowanych zadań to 5 632 000 zł. Na spotkaniu zaproponowano podział środków współczynnikiem na mieszkańca, gdzie planowane dofinansowanie dla gminy Pusto wyniosłoby 3 773 000 zł. Złożono protesty co do takiego podziału. Myśmy też złożyli protest do takiego podejścia. Nam akceptujemy podział wedle mieszkańców, bo to jest w miarę sprawiedliwy. Natomiast pojawił się problem, że część samorządów nie złożyła w ogóle zapotrzebowania do spiszki termomodernizacyjnej. Po wyborach samorządowych zmieniło się w wielu gminach sytuacja, jeżeli chodzi o wójtów, burmistrzów i, że tak powiem, rozpoczęły się harce o wpisywanie nowych zadań do tej fiszki termomodernizacyjnej. Na spotkaniu wyraziliśmy opinię, no trudno. Czas był 2 lata na przygotowanie i złożenie się, przygotowanie się do projektu i nie godzimy się na wyjmowanie pieniędzy tylko dlatego, że ktoś nie miał świadomości, nie miał czasu i ochoty, żeby złożyć odpowiednie dokumenty. Czekamy na decyzję, jaka będzie ostatecznie.
My jesteśmy za wariantem rzeczywiście wniosków złożonych według parytetu mieszkańców. Dnia 15 sierpnia odbyło się w Sołecie Sołtowo Dzień Chleba, natomiast 23 sierpnia odbyło się w Domatowie Gminne Drzymki. Dziękuję wszystkim za przygotowanie, sprawny przebieg tych wydarzeń, Ośrodkowi Kultury, Sołtysom, mieszkańcom, paniom współgospodyń wiejskich. W dniu 17 sierpnia bieżącego roku swoją siedzibę zmienił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. Nowa siedziba mieści się przy ulicy 10 lutego 38, naprzeciw budynku Urzędu Gminy w Pucku. W dniach od 10 do 13 września na zaproszenie burmistrza gminy Oldendorf, Himmelforten, Holgera Falke zaplanowany jest wyjazd 17-osobowej delegacji w celu podpisania nowej partnerskiej umowy w związku z połączeniem dwóch gmin. W ramach projektu To szansa dla mieszkańców gminy Puck, etap drugi oraz wykluczenia cyfrowego nie jest problemem dla mieszkańców gminy Puck, przeprowadzono konkursy na prezentację multimedialną, promującą możliwości bezpieczne korzystanie z komputera i internetu. W dniu 12 sierpnia Komisja do Spraw Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyłoniła 6 laureatów konkursu mieszkańców gminy Puck. Pozostałe prace zostały oceniane pod względem zgodności z tematem, oryginalności, kreatywności oraz stopnia trudności zadania. Zgłoszono gminę Puck do organizowanego przez Klub Sportowa Polska konkursu pod tytułem Sportowa Gminy 2015. Wyróżnienie przyznawane jest samorządom, które łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Jest to konkurs o randze krajowej. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w jesieni. W lipcu bieżącego roku odbyło się 9 posiedzeń komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele po zdaniu egzaminu na dzisiejszej sesji Rady Gminy po złożeniu stosownego wyślubowania otrzymają akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W miesiącu sierpniu bieżącego roku w drodze przetargu nieograniczonego dokonano wyboru przekaźników 22 uczniów niepełnosprawnych, którzy od września bieżącego roku będą objęci dowozem do szkół i środków specjalnych w Wejherowie w Gdyni i w celu realizacji obowiązku szkolnego. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze wszystkim Państwu przedstawić nowego sołtysa z Rady, pana Białego Aleksandra, niech się pokaże. Wygrał. Jutro na debiut o godzinie 18 pierwsze swoje zebranie wiejskie. Dziękujemy panu wójtowi. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, uwagi do sprawozdania przedstawionego przez pana wójta? Nie widzę. Zamykam 9. sesję Rady Gminy Puck. Dziękuję Państwu za udział.